Rolnicy z Podlasia nie mają łatwego zadania w uprawie gruntów, a to za sprawą surowego klimatu i słabej gleby tych okolic. Czynniki te plasują owe województwo na ostatnim miejscu w kraju. Rolnictwo więc przystosowało produkcję do istniejących tam walorów, gdyż tereny te mają największy procent połaci zielonych powierzchni, co wpływa na rozwój bydła mlecznego i mięsnego. Za sprawą tych właśnie zasobów to województwo podlaskie posiada największy w kraju odsetek produkcji tego gatunku zwierząt. Podlasie jest również największym producentem mleka w kraju, gdyż to właśnie z tych rejonów pochodzi niemal 20% całych zasobów Polski. Prócz bydła hoduje się tam między innymi kury, kaczki, kozy, które również wpływają na spory odsetek zapotrzebowania na drób na polskim rynku. Także owe tereny są bardzo sprzyjające do hodowli, a o wiele mniej do uprawy roli. Ale jeśli ktoś ma rękę do uprawy, to przebije hodowcę bydła. Więc choć główną zaletą jest wiedza i umiejętności w danym temacie, podlascy rolnicy nie mają lekko ze swoimi uprawami, natomiast wiele lepiej idzie im z chowem bydła. To tyle w tym odcinku. Dzięki, cześć. Ja zbieram się już na euro, gdyż mam nadzieję, że to właśnie Polska